Dzień dobry, na kalendarzach czwartek, 21 kwietnia. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium. Poznaliśmy nazwisko nowego rektora Politechniki Śląskiej. Pytamy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o kondycję Gliwickiego Rynku Pracy. Poza tym od poniedziałku remont na ulicy Kochanowskiego i zaproszenie do aktywnego spędzenia weekendu. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich, na poniedziałek 25 kwietnia zaplanowano rozpoczęcie remontu ulicy Kochanowskiego. Prace mogą oznaczać dla kierowców utrudnienia. Na odcinku od Rybnickiej do ulicy Nowy Świat drogowcy zajmą część jezdni, aby wymienić nawierzchnię. Ze względu na zakres prac i konieczność wyłączenia odcinka ulicy Kochanowskiego, ruch samochodów odbywać się będzie w tym miejscu tylko od ulicy Nowy Świat do ulicy Rybnickiej. Kierowcy jadący w kierunku przeciwnym skorzystać będą musieli z objazdu ulicą Rybnicką do ulicy Nowy Świat. Prace powinny zakończyć się do piątku 29 kwietnia. Jeszcze tylko godziny dzielą nas od weekendu, więc warto już teraz zastanowić się, jak spędzić ten czas. Organizatorzy Halogenu zapraszają w piątek i sobotę do Starej Fabryki Drutu. Na jutro zaplanowano koncert Marty Kosakowskiej, znanej szerokiej publiczności jako Marika, której będzie towarzyszyć Radosław Skubaja, czyli Skubas. Z kolei w sobotę organizatorzy zapraszają na wyjątkową wystawę oraz projekcje filmowe. A w niedzielę kolejna akcja w ramach miejskiego projektu Pozytywni Gliwice, którego Telewizja Imperium jest partnerem medialnym. Od południa do godzin popołudniowych w Centrum Handlowym Forum odbędzie się akcja Pozytywni dla Życia. Dla uczestników przygotowano m.in. występy lokalnych placówek oświatowych. W tym dniu wolontariusze Fundacji DKMS będą tłumaczyć i zachęcać do wpisania się do bazy dawców szpiku i komórek macierzystych. Prowadzona będzie również akcja Daj Włos Fundacji Rock'n'Roll. Na zakończenie wystąpi Kasia Moś, utalentowana wokalistka, uczestniczka polskich eliminacji do Eurowizji. Wczoraj poznaliśmy nazwisko nowego rektora Politechniki Śląskiej. Od 1 września stanowisko po profesorze Andrzeju Karbowniku obejmie obecny dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego profesor Arkadiusz Mężyk, pochodzący z Wodzisławia Śląskiego od 1987 roku, związany z Gliwicami i Politechniką, na której rozpoczął wówczas studia. Swój głos poparcia dla jego kandydatury wyraziło 116 spośród 175 osób uprawnionych do głosowania. Świeżo wybrany rektor był dziś gościem studia prasowego. Uczelnia przyjazna i prestiżowa, stawiam na ludzi, stawiam na rozwój. Jak to jest z tą Politechniką Śląską? Pan jest pan dziekanem jednego z ważniejszych, już teraz można powiedzieć śmiało, wydziałów. Jak jest i jak będzie właśnie za te 4 lata? No bo jak jest, no to na przykład możemy sobie sprawdzić w rankingu ogólnopolskim perspektyw za 2015 rok. No tutaj Politechnika wśród uczelni technicznych w Polsce jest na 7 miejscu, a wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce no jest 22. Czy będzie lepiej? Jestem pewien, że będzie lepiej. To zresztą jest główny cel mojego programu wyborczego. Ja te rankingi bardziej szczegółowo analizuję. Jeżeli nawet spojrzymy na kryteria, które złożyły się na tą siódmą pozycję, to bardzo ważnym kryterium jest prestiż uczelni. Jeżeli Państwo spojrzycie, to Politechnika Śląska jest jak na 4. miejscu pod względem prestiżu w Polsce. To, że jest na 7. miejscu, nie wynika z tego, że coś zostało zaniedbane. Po prostu inne uczelnie bardzo szybko zaczęły rozwijać pewne obszary istotne z punktu widzenia działalności uczelni i te właśnie obszary spowodowały, że ich wskaźnik sumaryczny był wyższy niż wskaźnik naszej uczelni. Natomiast czwarte, prestiżu się nie da zbudować w ciągu roku, dwóch, trzech czy czterech. Widać, że uczelnia ma ugruntowaną pozycję i musimy tylko zadbać o zbudowanie tych wskaźników, które spowodowały, że inne uczelnie nas przeskoczyły. W dzisiejszym wydaniu studia prasowego udział wziął również dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Kuźniewicz, który opowiadał o specyfice gliwickiego rynku pracy. Środki, jakimi dysponujemy, są niebagatelne.
W ubiegłym roku było to ponad 14, blisko 15 milionów złotych na formy aktywizacyjne. W tym roku jest to niecałe 3 miliony więcej, więc nowa władza jakby zabezpiecza nas w dodatkowe środki. Programy, na jakie mogą liczyć. Wspomniałbym właśnie o tej grupie dla nas najtrudniejszej, czyli osoby oddalone od rynku pracy, tak to jest nazywane fachowo. Od tego roku mamy taki program pod nazwą zlecania działań aktywizacyjnych, kiedy to w drodze konkursu wybrana została firma zewnętrzna, która za wynagrodzeniem będzie aktywizowała osoby oddalone od rynku pracy. Na początek tak pilotażowo zleciliśmy im 200 osób do takiej właśnie, nazwijmy to, obróbki. Cały odcinek Studia Prasowego dziś na naszym kanale. Jeżeli ktoś przegapił, spokojnie, program można zobaczyć na stronie tvimperium.pl. Tą wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie. Życzę Państwu udanego popołudnia i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości jutro o stałej porze. Do widzenia.